dziecko, przed Berlin, no to jeszcze nie było muru. Chciałem, a nie udało mi się zabierać kasy na bilet. Przepiłem te pieniądze. Musiałem wracać do domu. Wracając już z Berlina do Polski, tylko troszkę później, spotkałem rodaków. Tak się uderzyłem, że zobaczyłem rodaków, którzy handlowali piwem, cały wagon był zastawiony do sufitu, że wypiłem chyba przez dwie stacje berlińskie chyba 7 butelek. I nagle zorientowałem się, że jestem już na końcu ukranika, że już się trzymam za fajurę, bo już nie mogę wytrzymać. Idę do kibla, a tam były takie okienka zabywane, gdzie było widać peron. No i widzę, rozumiesz, obermajstra, który stoi na peronie i czeka na takich jak ja, nie? I patrzy na tą rurę i na moje oczy, na tym. A ja kurwa już jestem już na końcu szurka, już kurwa nie dam rady. Już butelka schowu, ale po rurze poza litrowa. Docuję na to i patrząc w tę szabą w oczy. A on z niepokojem patrzy się na rurę, kurwa, nic nie da ci.